Cześć, Nazywam się Teodor Widerski i jestem filmowcem z 8-letnim doświadczeniem i chciałbym się z Wami podzielić w formie serii filmów o tym, jak w wieku 20 lat wyreżyserowałem i wyprodukowałem swój pierwszy film krótkometrażowy fabularny. Będzie to seria filmów, w której każdy odcinek będzie poruszał konkretne zagadnienie z. Produkcji tego filmu. Dzisiaj zaczniemy od pomysłu do scenariusza, a następnie przejdziemy o procesie preprodukcji, jak kompletowałem. Ekipę filmową, jak współpracowałem z ludźmi, jak wyglądało sporządzenie budżetu. Następnie przejdziemy do planu filmowego, jak wyglądało stricte kręcenie filmu, reżyserowanie, jakieś problemy, które się zawsze pojawiają na planie filmowym oraz jak je rozwiązaliśmy wspólnie z ekipą. A następnie przejdziemy do etapu postprodukcji, w którym będziemy się zajmowali zagadnieniem montażu, współpracy z montażystką o opisaniu muzyki oraz o procesie color gradingu, by na koniec zakończyć ścieżką festiwalową, którą na początku tego roku, 2024, będziemy podążali. Zapraszamy do oglądania oraz zachęcam do subskrybowania. Lećmy z tematem. zacząć od tego, skąd się w ogóle wziął pomysł na film. No i jak to większość dobrych pomysłów przyszedł on pod prysznicem. Wtedy zastanawiałem się w ogóle nad słowem czystość, nad, właśnie nad etymologią, nad tym, co to w ogóle znaczy i tam przyszło słowo czyściciele. No i tak się zastanawiałem, Kim oni by mogli być, czym się zajmować. No i tam podczas kontemplacji doszedłem do wniosku, że są to osoby, które będą się zajmowały czyszczeniem miasta, świata, społeczeństwa. Ale co by to w ogóle znaczyło? No bo to jeszcze są tak naprawdę puste słowa. Więc doszło do takie abstrakcyjne znaczenie. Że zajmują się oni oczyszczaniem miasta z bezdomnych, że ci bezdomni są brudem, że są właśnie jakimś gorszym sortem, którego się trzeba pozbyć. Wzięło to się chyba z tego, że jestem ogólnie osobą, która lubi hiperbolizować pewne idee, pewne koncepty. I właśnie w tych skrajnych punktach je badać, się nimi bawić, ponieważ uważam, że wtedy, kiedy coś jest skrajne, to jest ciekawe. A kolejno też ważnym elementem było zastanawianie się, co by było gdyby, ponieważ też uważam, że jest to. Kolejny element, który sprawia, że, że są ciekawe, że zastanawiać się na takim alternatywnej historii, alternatywnym przebiegu e, wydarzeń, że jakby się ludzie zachowywali, jakby wyglądało społeczeństwo otaczające nas świat, gdybyśmy jakieś pewne aspekty mieli rozwiązane inaczej. Inspiracje i wpływy. No tutaj też e, bardzo ważnymi elementami były właśnie inspiracje i wpływy ponieważ nie tworzy się nigdy w próżni. Na pewno pierwszymi inspiracjami, które zapoczątkowały pomysł na fabułę były Pulp Fiction i scena w, z samochodów, jak oni sobie tam rozmawiają o burgerach. Że chciałem zrobić takie coś, że fajnie dwóch mężczyzn w garniturach jadą sobie e, autem i gadają i są tacy cool i fajni. Oraz muzyka Psycho Killer, która właśnie mi napędzała już w głowie pewien montaż, żeby zaczynałem mieć pewne ujęcia, pewne słowa w głowie, jakby to wyglądało, żeby to było właśnie takie fajne i dynamiczne, żeby się to po prostu dobrze oglądało, bo też ważne było dla mnie to, żeby nie robić takiego kina OE artystycznego, że główny bohater umiera, jest tam bity, chce popełnić słowo, którego nie, na YouTube nie można wypowiadać, a właśnie uznałem, że nie, że to, że się robi, wezmę kino festiwalowe, z założenia chciałbym, żeby było bardziej ambitne, to zmienia faktu, że powinno być ono przede wszystkim dobrą rozrywką i w tym kierunku podążał proces twórczy. Nie ma też co ukrywać, że stworzenie filmu fabularnego było moim marzeniem i dalej jest. Marzeniem tworzycie filmy fabularne, to też myślę, że nie jest jakoś bardzo zadziwiające, bo wydaje mi się, że większość filmowców chce pracować przy produkcjach fabularnych, że jest coś całkowicie naturalnego. Rozwinięcie pomysłu. Na początku rzeczy, które wyplowałem z siebie na papier, tak jak mówiłem, zbitki nawiązania do Pulp Fiction, to były tak naprawdę jakieś wulgarne zbitki, które miały imitować kino akcji, że ten miał dać jednemu w mordę, główny zły miał być takim potężnym antagonistą, ponieważ on się nie, nie bał rzucić kurwą, że tak to powiem, ale to nie było to. Były w sumie dwa takie punkty zwrotne w w procesie pisania scenariusza. Pierwszym takim było obejrzenie przeze mnie ślepą świateł, gdzie wątki miłosne czy religijne, które napisałem w scenariuszu zobaczyłem w postaci Kuby właśnie z tego serialu. No i wtedy już wiedziałem, że, że to co już wymyślono, no właśnie już istnieje, że nie jestem w żaden sposób nowatorski, że nie jest to nic nowego. Fajnie, z jednej strony to działa, no ale nie ma sensu stworzyć czegoś, co już powstało. A drugim takim momentem przełomowym były konsultacje z moim drogim przyjacielem Wiktorem Obrokiem, który nakierował mnie właśnie na to, żeby nie iść w Wulgarność, nie iść w kinoakcji, bo to nie będzie działało, to będzie takie infantylne czy po prostu słabe. Od razu zwrócił uwagę, że to, co tam napisałem, to nie będzie dobry film, więc poradził mi on, żeby znaleźć temat, który będzie faktycznie mnie, czy problem, który będzie faktycznie mnie. Poruszał i wtedy opowiedzieć historię, która będzie dla mnie ważna. Ponieważ takie kino akcji no to może i by fajnie się oglądało, ale to nie było coś, za co, za co bym walczył. Przejdźmy do kolejnego punktu, jakim jest znalezienie odpowiedniego tematu i przekazu filmu. Tak jak mówiłem, te dwa wydarzenia były bardzo ważne dla rozwoju projektu ale na pewno było, nie były one jednymi, ponieważ od procesu, kiedy zaczęło się wykluwać pod prysznicem ten pomysł czyścicieli do zaczęcia pisania tej ostatecznej wersji scenariusza minęły chyba dwa lata, ponieważ na pomysł wpadłem w drugiej klasie szkoły średniej, a scenariusz skończyłem pisać mniej więcej... Po maturze, czyli po czwartej klasie, czyli to możecie sobie wyobrazić, że ten pomysł we mnie kiełkował. No i właśnie przez ten okres szukałem inspiracji. Wiedziałem, że właśnie chcę to zrobić, że ten trzon, czyli pomysł służb, które zabijają bezdomnych, sprawił, że oglądałem dużo wywiadów, reportaży, filmów o, o osobach borykających się z problemem bezdomności. Jak również, chodząc ulicami Krakowa, obserwowałem oraz czasem rozmawiałem z Osobami właśnie w kryzysie bezdomności, co na pewno dało mi taki obraz tego, o czym będzie film. I wtedy to tak naprawdę wyszło, że ten film to będzie film o idei odwracania wzroku rozciągniętej do ekstremum. Ponieważ, jakby się tak zastanowić, no to nasze odwracanie wzroku od bezdomnych, które często no, jest jakby. Uzasadnioną reakcją, że to często są alkoholicy, często nieprzyjemnie pachną, często są nachalni i się po prostu nieprzyjemnie wśród takich osób przebywa. To takie odwracanie wzroku jest naszym takim indywidualnym, prywatnym pozbywaniem się tych ludzi z naszego życia. Więc, co by było, gdyby to pozbywanie się nie było nasze prywatne, tylko byłoby systemowe, i wtedy dla nas wszystkich tych normalnych ludzi byłoby łatwiej w życiu. Tworzenie scenariusza. Jak wyglądała praca nad strukturą i fabułą, kiedy pomysł już istniał? Dużo wiedzy, jaką miałem właśnie posiadać z tej książki, z kursu pisania scenariuszy który nauczył mnie właśnie tej formatowania scenariusza, ale przede wszystkim o strukturze trójaktowej, o budowaniu konfliktu. No i właśnie może to kwestia mojego niedoświadczenia, niewiedzy, że zdecydowałem się na tą strukturę trójaktową wstępu, rozwinięcia i zakończenia w krótkiej formie, dlatego ten Ostateczny scenariusz, który powstał, to taki naprawdę długi metraż, tylko że bardzo krótki. Na początku trzeba było wybrać protagonistę, i okazał się nim Amadeusz, czyli jeden z czyścicieli. Żeby film był interesujący, potrzebna jest według mnie przemiana bohatera. Zatem już na początku nasz bohater wątpi w sens swojej pracy, zadaje pytania. Tak naprawdę nie chce tego robić, ale już to z rozpędu robi, by na końcu filmu zostać poddanym próbie, gdzie jego rozważania nie są czysto teoretyczne, lecz mają praktyczne zastosowanie na to, co się dzieje. Film opowiada historię trzech par, które są usytuowane na różnych miejscach drabinki społecznej, tej skali, którą tam stworzyłem. Gdzie na początku poznajemy parę zwykłych, normalnych dziewczyn, które sobie piją kawę, jedzą ciastko, są zainteresowane swoimi problemami, takimi przyziemnymi: że jedna z dziewczyn ma problemy w pracy, druga opowiada o swoich problemach z. Chłopakiem. I będąc w tym swoim małym świecie tych takich ich osobistych problemów, ale które można by powiedzieć, że obiektywnie nie są jakieś e, wielkie, nie zwracają one w ogóle uwagi na tragedię, która odbywa się przed ich oczami. One są uosobieniem tych normalnych ludzi, którzy odwracają wzrok, żyją swoim e, życiem i nie mają czasu w ogóle z, zwracać uwagi na to, że drugiej osobie może dziać się krzywda. Więc są one w środku tej skali. Następnie poznajemy parę czyścicieli, naszego protagonistę Amadeusza oraz antagonistę historii, Borysa. I oni są z kolei na jednej stronie tej skali, drabinki społecznej, gdzie niedługo później poznajemy parę bezdomnych, Arka i Kienka, Którzy są z kolei po całkowicie drugiej stronie tej skali konfliktu, drabinki społecznej, gdzie również można byłoby ich troszeczkę porównać do łańcucha pokarmowego, gdzie nasi czyściciele są drapieżnikami, a bezdomni są ich ofiarami. No właśnie, powiedziałem o Borysie, o naszym antagoniście. Każda historia musi mieć jakiś konflikt, jakąś walkę, jakiegoś antagonistę. Gdzie ważne było dla mnie, żeby Borys był bardzo konfliktogenny, żeby praktycznie każda scena miała w sobie. Mały wewnętrzny konflikt. Więc czym się objawiała ta jego konfliktogenność? No przede wszystkim, prowokował on Amadeusza do uległości. Kompletnie miał to w nosie, to co mówił do niego Amadeusz. Prowokował on go właśnie do, tej, do tego, żeby się poddał systemowi, żeby nie zadawał pytań. Czy, żeby właśnie to, jak on zadaje pytania co do moralności swoich działań, to on uważa, że to są głupoty, które po prostu powinien sobie wybić z głowy i się tym nie zastanawiać. Kolejno chciałem, żeby był on uosobieniem agresywności, żeby nie wątpił, nie bał się kogoś wyzywać, komuś zbliżać, przeklinać, być wulgarny, czy w ostateczności, żeby dochodziło do rękoczynów żeby jeszcze bardziej zagęścić atmosferę, zdecydowałem się na tykającą bombę, gdzie po prostu przeczytam Wam fragment tej książki, który właśnie o tych tykających bombach opowiada. Kolejnym ważnym narzędziem w naszym scenopisarskim arsenale jest tykająca bomba. Zapomnijcie o negatywnych konotacjach słów sztuczka czy formuła, nadajcie im pozytywny wydźwięk. Tykająca bomba należy do najstarszych zabiegów stosowanych w cenopisarskim cechu. Hydraulicy posługują się kluczami różnych rozmiarów, my używamy tykających bomb, fałszywych tropów itd. Dokręcając fabułę tym konkretnym kluczem, czyli tykającą bombą, zwiększamy napięcie i poczucie zagrożenia, mocniej angażując widza w historię. Pamiętać trzeba jednakże, że niekiedy ten zabieg może wydawać się sztuczny. Cienka nić wiarygodności łącząca widzów z ekranem może łatwo zostać zerwana, jeżeli użyje się sztuczki w sposób niewłaściwy. Można, a nawet warto, ją naciągnąć, ale nic więcej. Nie pakujcie więc tej zegarowej bomby w wasz scenariusz za wszelką cenę, żeby jej głośne tykanie nie zwróciło uwagi widzów na brak umiejętności autora. Publiczność nie powinna zdawać sobie sprawy z istnienia jakiejkolwiek sztuczki. Reżyser czy paru innych cwaniaków za kamerą? Owszem, ale nigdy widzowie. Widzowie mają zachować niewinność i z radości krzyczeć na każdym zakręcie tego kostera. I w moim filmie zdecydowałem się, że tą tykającą bombą będzie takie właśnie prozaiczne, niewinne. Codzienne życie Borysa, że chce on po prostu sobie pójść na swoją ulubioną siłownię, którą zamykają, a chciał on iść po, pod koniec swojej służby. A tutaj nagle po prostu dostaje zlecenie i musi wyjść później, więc chce to wszystko załatwić i mieć święty spokój, nie zważając w ogóle na to, co, czym się będzie zajmował. Bardzo było dla mnie ważne, żeby Arek, czyli główny bezdomny, był postacią, której widz będzie kibicował. Żeby to zrobić, stworzyłem z Arka najpierw postać lekką, pozytywnie nastawioną, która sobie tutaj trochę zażartuje, tak nonszalancko troszeczkę podchodzi do życia, żeby był takim, obrazowo powiem, miłym dziadkiem. Jednakże wraz z biegiem historii dowiaduję się, że on jest postacią tragiczną, że to ze że wszedł on w kryzys bezdomności, dlatego że wiele w swoim życiu zawalił, że jego działania sprawiły, że stracił osoby, które kocha, i że sobie właśnie z tym ciężarem swoich błędów nie poradził, przez co stał się osobą bezdomną. Jest on właśnie postacią kluczową w tym, bo właśnie to pokazuje tą. Ludzką stronę osób bezdomnych, że faktycznie oni to nie są anioły, które po prostu tylko i wyłącznie zły system sprawił, że oni sobie nie dają rady, lecz w filmie są to osoby, które popełniły błędy, które w jakiś sposób zawaliły i ponoszą konsekwencje swoich działań. Jednakże może gdyby otrzymały pomoc, to by nie musiały ponosić konsekwencji. Swoich działań. W filmie zawarłem również parę elementów, które są ważne dla mnie osobiście. Jednym z takich elementów jest na początku filmu żart z tofurnika, że tofurnik to torf, gdzie nie powiedział, że jest to żart, który ma. Sprawić, że widz będzie śmiał się do rozpuku, ale właśnie taki delikatny uśmiech, taka luźna konwersacja, która jest typowa dla mojego otoczenia, dla mojej rodziny, gdzie często jakieś zwykłe rozmowy się obracają wokół takich słownych żartów. Więc chciałem dać temu upust w swoim filmie, co wydaje mi się, że wyszło całkiem sympatycznie. Kolejnym takim elementem był moment, w którym Arek mówi, że idzie pogrzebień, a tak naprawdę idzie w krzaki. Jest to faktycznie autentyczny tekst, gdzie podobno, ponieważ ja tego nigdy nie słyszałem, mój pradziadek albo prapradziadek mówił, że idzie pogrzebień, kiedy musiał skorzystać z ustronnego miejsca. Więc jest to taki. Powiedzmy, smaczek, takie podpisanie, że film wyprodukował ktoś z rodów widerskich. Oraz tym trzecim elementem, który też był dla mnie osobisty, był motyw nowotworu, który się pojawia w tym filmie. Jest to. Myślę, że pewne zobrazowanie mojego lęku, jakim jest właśnie to, że osoba, którą możemy najbardziej kochać, możemy z nie naszej winy stracić właśnie w taki tragiczny sposób. I cóż, nie wiem, czy innych to porusza, ale, ale mnie tak. I postanowiłem, że będzie to również element mojego filmu. No. Więc skończyliśmy już to clue pisania scenariusza, to znaczy, że dlaczego zdecydowałem się na pewne elementy scenariusza, dlaczego coś powstało w taki, a nie inny sposób. Ale tutaj też warto wspomnieć o narzędziach, których wykorzystałem do pisania. Wiadomo, to nie jest jakoś bardzo istotne, bo tak naprawdę w notatniku też można napisać scenariusz. Scenariusz jest stricte formą Użytkowy, więc to jak się sformatuje ten, tenże scenariusz, to jest już wasza kwestia, ale jednakże za pomocą stosowania pewnych standardów pozwala to na czytelniejszą pracę z tymże tekstem. Ja korzystałem z oprogramowania Celtics, chociaż nie wiem czy tak się poprawnie wymawia tą nazwę, na pewno macie ją obecnie na ekranie. Ogólnie polecam, bardzo dobrze się w tym pisze. Automatyczne formatowanie, gdzie po pierwsze mamy numer sceny, określenie miejsca, pory dnia. Mamy opis co się dzieje, akcji. Następnie imię bohatera, ewentualnie jakąś jego emocję w nawiasie bądź sposób mówienia. A następnie najważniejsze, czyli kwestie. No i to wszystko nam za pomocą enterów, tam różnych skrótów klawiszowych w tym programie automatycznie formatuje, ale tak jak mówię, nawet jakbyśmy to pisali w Wordzie i Notatniku, no to to dalej będzie działo tak samo, tylko co najwyżej będziemy dłużej pisali, ale przy takiej krótkiej formie to uważam, że nie ma aż takiego problemu. Ważne jest po prostu, żeby pisać jak najmniej przymiotników w scenariuszu, a żeby było to formatowanie, że kto mówi i co i w jakich okolicznościach. No więc teraz jeszcze na koniec warto, myślę, że będzie porównać pierwsze wersje scenariuszowe, które mnie po prostu skręcają jak je czytam, bo uważam, że są beznadziejne z tą wersją już ostateczną, więc jak widzicie te pierwsze wersje były bardziej wulgarne, były bardziej takie wzniosłe, gdzie ta ostateczna stała się bardziej przyziemna i myślę, że też lepszym językiem napisana. Podsumowując, czyli tak jak widzicie, ten pomysł był czymś, co naprawdę zapoczątkowało bardzo dużo moich przyszłych działań, że ten pomysł kotłował się we mnie, że on ewoluuje i po prostu też warto nie bać się ewolucji tego pomysłu właśnie w chyba w tej książce, ale tutaj sobie już nie dam e, ręki uciąć. Było określenie, że jako artysta trzeba zabijać swoje dzieci, ponieważ to co napiszemy ten nasz pomysł, to będzie dla nas coś zawsze bardzo ważnego, nie będziemy chcieli tego zmieniać, chociaż e, Będziemy widzieli mankamenty, że tutaj to nie działa, że to jest słabe, ale to jest to nasze, więc tego nie chcemy zmienić, a trzeba być twardym i pozwolić temu odejść, żeby mogła powstać jeszcze lepsza wersja. Bo tak naprawdę dopiero tam trzecia, czwarta, piąta, szósta wersja to są wersje, które są akceptowalna pierwsza. Bardzo często będzie do kosza, ale to nie zmienia faktu, że bardzo ważne, żeby ta pierwsza powstała, ponieważ ona jest tym katalizatorem do każdej następnej wersji. Zatem, tak, górnolotnie powiem, że nie warto się bać, rozwijać z pomysłów i cóż, trzeba po prostu działać. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Jeżeli się Wam film podobał, to również byłoby mi bardzo miło, gdybyście go polecili swoim znajomym. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!